Dobra, let's go. Może tym razem będzie lepiej. Pryzmatyki! Same pryzmatyki! Let's go! Tylko nie strolujcie, nie strolujcie w tym lobby. Dobra, wszyscy chyba jednogłośnie. Tak jest! Jest już nowe TFT. Jest. Można grać placementy, byczku. A co myślisz o Ezrealu? Poczekaj, przypomnisz mi, co dawał Ezreal? Bo tak jak mówię, moje przygotowanie do tego setu nie jest najlepsze. Jasne, sprawdzę DWG, nie ma problemu. Komponenty co rundę? No co każdą rundę chyba nie, co? Ale no spoko, tylko... nie, bym musiał przeczytać, wiesz, bym musiał przeczytać chyba tego Ezreala, co on tam ma. Mi się coś zjebało w klienci i nie mogę wybrać legendy przed grą, ktoś też tak ma? Widzowie, macie tak? Pomożecie Gierczakowi? Nie wiem, może to jest Void Spot po prostu. Może. Co tutaj jeszcze potrzebuję? No dwie jedynki. To jest Malza i Cho'Gath, okej. No i to się szanuje, prawda? To się szanuje. Może teraz jakiś giga highroll z mojej strony, ha? Ty, w Prismatic Lobby? O, czemu nie wziąłem tego na komponent, na emblemy? O kurde, ale emblem by tutaj Wojda siadł. I Baron Nashor na boardzie. Ja gram Mastera i nie jest zły. Dwie zagrane i dwa winy. O, to nieźle, rzeczywiście. Kurczę, jest też Demacia. Ale Demacia podobno słaba. Pick a card. Radiant item. Noxus Emblem, Infinity Edge, Darius. No, ten Noxus też by mógł być tutaj z tego spotu. Ale chyba spróbuję tych Voidów. Bo jak znowu nie rolnę, to znowu będę w piździe. Redemption, let's go. Dobra, czekaj, co ja mogę tutaj dorzucić? Bastion. No dobra, nie mam żadnego slamu, także na razie niech będzie tak. Dobra, i teraz... Demacii nie gram, tego też nie gram. 10 golda zrobione. Dorzucam zaraz też Vi. No to jest niby Sorcerer, to mogę zostawić. No ale to jest po prostu Void Spot. Jakiś dziwny kwadrat po prawej stronie. Klikam w to i nic się nie dzieje. Ale grasz na komputerze, Gierczak? Kurde, potrzebuję tutaj ósemki. Dobra, zrobię tak. Po prostu z nadzieją, że wygram ten fight. Gain a random component at the start of the next 5 rounds. Gain free random components 18 golda i mniejszy duplikator. Nie, no to w sumie spoko jest. To w sumie spoko. Jak jakiś reroll czy coś takiego?
z tym goldem i mniejszym duplikatorem oczywiście mówię, nie? No to to akurat spoko jest. No ale nie wiem, ten Pandora box no jest naprawdę mega, mega fajny i mega fajnie działa to rolowanie itemów, także... No nie wiem, ja nadal chyba zostaję przy tym, że to jest kwestia jakby playstylu też troszeczkę, nie? Quillava, wejdź na Twitcha teraz, na transmisję na Twitchu i na czacie wykrzyknik meta. I tam będziesz miał buildę po prostu. Raczej bym się posłużył internetem, bo moje przygotowanie do setu nie jest zbyt dobre, także ja ci nie powiem, co jest mocne. I jedyny jaki mocny build grałem dzisiaj to był Teemo reroll. Welkozik? O, albo to. Kurde, zabrane. No, się rzucają na wojdy. Się rzucają. Dobra, biorę najdroższego czempiona i tyle. Siema, jaka ranga na razie jest, bo ja truskawki odbierałem. Na razie, byczku, moja ranga to brąz 3. Także jest totalny pogers, uważam. Kurde, no muszę to wziąć, a nie mam jak tego wrzucić. Dobra, to na razie ciebie sprzedam. Czyli ja tutaj gram 6 Voidów i 2 Challengerów właśnie z Yasuo. To jest git. Dobra, czy ja tu wygram? Kurde, też, że ja nie mam żadnych upgrade'ów, to mnie trochę boli. A 2 gry czy 3? Bo jak 2 to git. No niestety 3 już za mną. Zrobiłem 6 i 7 w 2 placementach, także giga słabiutko. No i trzecie, no to też w sumie nie jest nic niesamowitego. Także te placementy aspirują do bycia najgorszymi, jakie kiedykolwiek grałem. No ale teraz spocik jest dobry, akurat bardzo fajne rozdanie. Ale czemu bez upgrade'ów? Come on. Cześć Karol, witam serdecznie. Dobra, na koja teraz mogę grać? Tu jest lipa. Na Shurimę. O, tutaj też jest lipa. Kurde, tylko na tego gościa mam szansę wygrać. Tylko i wyłącznie na tego jednego. O, goddammit. Dobra, ale gram na niego. Tylko źle miałem Voida ustawionego. Shurima się wydaje OP. No ja właśnie grałem na PBE. I nie za bardzo mi się działa to Shurima. Ale kto wie, teraz może lepsza jest. Może coś tam zbufowali, też tego nie śledziłem. Dobra, to leczy przy 2 heksach. Proszę. Dobra, jest, mam 5 win streaka. Ale, najlepsza gierka jak dotychczas. Muszę jak najszybciej jeszcze tego Yasuo wrzucić, żeby wyciągać z niego value. Żeby damage był. A kto będzie moim holderem w sumie? To też jest dobre pytanie. Może na Malzę po prostu? Itemki? Na ten moment? Mam Giant. A weź daj mi Needlessa jakiegoś do spellcryta. Kurde, no łuki, same łuki. Może serio gram Giant?
Dobra, masz. DC czy Ionic? Nie no, Ionic. I to zagram tu. No i muszę już wejść też, żeby Yasuo sobie wrzucić. No, w sumie to było za waj. Najgorsze jest, że ja tego Radianta muszę na razie grać, dopóki nie stracę winstreaka. Bo muszę z tego wyciągać value, nie? Nie mogę sobie pozwolić na ten moment, żeby Radiant item się rolował na ławce, jak mam winstreak. Próbowałem coś grać na tym sezonie, ale strasznie ciężki jest. Jest ciężki, to prawda. Nie jest zbyt przyjazny dla... takich nowych graczy, że tak powiem. Jest mega fun to play, ale jeżeli chodzi o rankedy, no to nie wiem, no u mnie to tak średnio. Sorcerer Emblem, ej, de facto ja mogę rolować sobie, aż mi wypadnie Void Emblem. To jest dobre. Dwa full itemy i 8 golda. Kurde, to też jest mocne. Aaa, nie wiem co wybrać. O kurde. O kurde. Ale no, chyba 8 voidów tu jest najlepsze, prawda? Chyba tak. Chyba 8 voidów. I teraz to nam się będzie rolowało. No właśnie, ten set jest git dla nowych graczy chyba. Nie no, dużo prościej było wejść do gry w poprzednich setach niż teraz, jak wszystkiego jest tyle upchane, różnych rzeczy, nie? No bo teraz w zasadzie masz wszystko, dosłownie wszystko, co było w setach poprzednich. Także moim zdaniem ciężej jest dla nowych graczy. Dobra, straciłem winstreak. Ten Ionic akurat może zostać. To jest akurat spoko. To się będzie rolowało. Tu mogę w sumie Ginzo zrobić. No Ginzo jest spoko. Ginzo Giant Spell Crit. Taki mam chyba... zestaw właśnie z myślą o Kaisie. No i powolutku w level. O kurde, ty Radiant Radiant Spellcrit jakby się trafił. Znaczy Spellcrit, po prostu Jeweled Gauntlet, nie? No bo Infinity to nie za bardzo. Dla Belvet ewentualnie, ale weź tu Belvet z tobą. Dobra, co ja tutaj mogę wziąć? Jest Rek'Sai, to jest giga spoko. Jest Lux, w sumie też ok. No, nie zostało nic. To biorę po prostu najdroższą jednostkę i tyle. A ją nie dostałem. Odpada niestety, odpada. Dobra, powolutku w level i tyle. Co tutaj mamy? Multicasterzy. Sorcerer
I Shurima, 5 Shurima. Nice. Poczekajcie, ja sobie zapalę światło. Tylko kabel mi się zaplątał. O. Dobra, to te wojny na early są serio spoko. Tylko Void Emblem niech mi się zrobi. W ogóle ja mam nadzieję, że ten emblemat to nie losuje się tylko z tych kraftowalnych, tylko ze wszystkich. Czy tylko z kraftowalnych, ej. Czy ja zrobiłem fuck up z mojej strony? To jest dobre pytanie, bo Void Emblemu nie da się skraftować i... Czy ten emblemat się tylko roluje z tych, które można skraftować, czy z tych, które nie, też się może wylosować? Weźcie powiedzcie, jak ktoś wie, widzowie. Bardzo byłbym wdzięczny. Nie no, masz normalnie Void Emblem? Może się zrolować? Okej, no dobra, dzięki wielkie. Mam nadzieję, że niedługo dostaniemy w takim razie. Nie, zmisowałeś! Garen pod atak speeda. Let's go! O, fajne. O kurde, Rabadon. Oj, 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 oj. To co, Rabadon? Zamiast spellkryta? Dawaj. Może być Rabadon. No, kolejny Rabadon. Czekaj. Nie, nie zdążyłem. Tak. No dobra, ale Sunfire w sumie też jest spoko. Ej, no póki co to dostaję tylko te. Te kraftowalne, że tak powiem. Invoker. Dobra, jest Challenger. Chciałbym też Malzahara na podmiankę, to wtedy bym dał tej Kaisie, Kaliście, przepraszam, itemki. Dużo lepiej by to działało na pewno. To może chociaż Challenger Emblem wtedy. Jak Void nie chce tutaj nam. Nie no, widzowie, to się nie. Nie no, to są tylko emblemy chyba kraftowalne, no chyba nie ma opcji. Kurde, ty, ale mam Challengera. To może 6 Void, 4 Challenger.
Ja pierdzielę, taki spot. Widzowie, chyba mnie strollowaliście z tym, że się może zrolować. Chyba jednak nie może się zrolować. Bo ani razu chyba się nie pojawił niekraftowalny emblemat. No nie, no bez jaj, serio. Nie da się zrolować. Dobra, to w sumie może być. No i muszę czekać, aż mi wydropi Challenger Emblem, wtedy zrobić czterech. No ewentualnie aż ta Kai'Sa mi... tak, dobrze mówię, Kai'Sa mi dropnie. Ale lipę, że odwalił. Nie wiedziałem, że tak to działa. Jest Kai'Sa? Nie ma Kai'Sy. Jest Yasuo 2 ewentualnie. To jest też spoko. Dobra, to zabrane. No to Yasuo 2 zdecydowanie. O Matulu, tragedia, tragedia jest. Jeden Yasuo do Yasuo 3. O kurde, trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. Jest static. Teraz już tego nie potrzebuję. Dobra. Ale nie mogę dropnąć tej Kai'Sy. To jest giga problem. Wtedy już bym miał 6 voidów. Nie wiem, może Kalista 3 po prostu tutaj będzie jakimś moim autem. Cześć Claudita. Zagrałem 3 gierki. To było top 3, top 6 i top 7. Także nie za dobrze póki co. Kurde, Kai'Sa, no... Dobra, teraz level up, dorzucam Malzahara i jest 6 voidów. Czemu ja tak cały czas mam? Dropi mi dużo Yasuo, a gdy mi brakuje jednego, to w ogóle nie ma. No niestety tak działa matematyka, że kurczę, mniej zostaje tych czempionów i masz mniejszą szansę na wydropienie tego konkretnego, którego jest aż tak dużo wykupionego. Przez to robienie czwórek i piątek jest takie ciężkie. Na 3 gwiazdki, oczywiście o to mi chodzi, nie? I nie było Yasuo 3? Zajebiste placementy, brąz 2. A jakie miejsce teraz zrobiłeś? Bez tego Yasuo.
Dobra, czekam na spell kryta. Okej, jest. Mam też Ginzo, może być taki zestaw. Wow! Ale rolka wleciała. Pogchamp. No dobra, to może coś tu się ugra. 6 Void, 4 Challenger. Powinno być ok. Czwarte? O matko, one off Yasuo 3 i czwarte miejsce z tego. Matko jedyna, ale ci współczuję. Naprawdę. Słaba sytuacja. Dobra, tylko tą Kalistę potrzebuję na trójkę. To jest must have, jeżeli ona ma tego Rabadona radiantowego. Okej. Kolejny Ionik. To czekaj, w sumie teraz czego ja szukam? Bastion Emblem nie da się, Multicaster, a w ogóle nie ma. Ty, to co ja teraz zrobię z tego emblemu? Sorcerera mam. No właśnie, to jest dobre pytanie. Co ja tu robię w tym momencie? Chyba, że nie wiem, po prostu rzeczywiście ten Challenger Emblem. O, jest, dobra. I co, i próbuję wydropić jeszcze jeden? W sensie gdzieś z karuzelki wziąć czy coś takiego? I 6 Challenger? Kurde, no chyba nie ma co holdować tego. To by było 90% attack speeda, nie? No to by było spoko, mega. Dobra, nice. Ten gościu ma już 9? Czekaj, czy on gra z Assolem? Nie, on gra z Dravenem. To jest Vladimir, Draven, Poro, S, Tamkench, TF, Poro. Nie, brak emblematu. Najgorzej. Najgorzej, najgorzej. A może w sumie coś dla Yasuo powinienem brać? O, jest Rek'Sai. Kurde, tego Yasuo tyle dropi, może warto próbować. Nie. Co ten gościu gra? Kto to był? Co to takie mocne? Gunner Freljord. Shurima i Osiłki oddały pierwsze miejsce. Gratulacje, gratulacje. Shroud. No,
może w sumie. O, czekaj, jest. Dobra, trafione. Ta Belwat nawet coś robi na jedynce. Bez itemów. Dobra, czy to będzie top 4? Jest top 4 już. Co? Sezon 8 to był mój pierwszy sezon w TFT, w BMD2. Czy jak teraz jest 9, to dostanę coś jak w lidze przy końcu sezonu, czy po prostu się ranga zresetowała i nic się nie dostaje? Dostaje się chyba skina. Przynajmniej zazwyczaj tak było. Chyba oni tego nie zmienili. Widzowie, dostaje się nadal skina? Chyba się dostaje, nie? No zbierz to! Kurde. No weź, co jest? One off wszystkiego? Dobra, wezmę tą Rek'Sai. Z tego chcę coś na Belwet. Jakby ktoś pytał. Dwa skiny i emotki. Jeden skin za Golda w 8-0 i za drugiego... Aha, i drugiego za Golda w 8,5, no. Okej. Okay. Dzięki za info. Dobra, daj coś fajnego teraz dla Belwet. No niech będzie ten hoj. A jak miałem Golda 4, to dostanę coś? Tak, po prostu chyba za Golda to jest. Nieważne, czy Gold 1, czy Gold 4. Nie, Kai'Sa nie uciekła. No, nie wiem, czy ta Kalista mi pomoże. Kurwa, mam nadzieję. Co on tutaj zrobił? Dobra, jest Kalista 3. O, czy mnie to ratuje? Mam nadzieję. Kurde, nie zmieniłem. A ten Shroud chyba też nie jest najlepszy. Nie no, Sion jest broken! O nie, Sion broken. Sayonara, sayonara widzowie. No ale dobra, drugie miejsce, także najlepszy placement jak dotychczas.